w Ministerstwie Sprawiedliwości. W konferencji udział bierze minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan minister Janusz Kowalski. Tematem dzisiejszego spotkania jest wniosek do Rady Ministrów w obronie interesów polskich rolników. Bardzo proszę, panie ministrze. Dzień dobry państwu. Dostrzegając trudne położenie polskich rolników, wystąpiłem do Rady Ministrów z wnioskiem o pilne uruchomienie procedury, która jest w gestii Komisji Europejskiej, aby mogły być ponownie nałożone cła ochronne, chroniące polski rynek rolny przed ogromnym eksportem zboża z Ukrainy. Polska pomaga od początku zniesienia konfliktu zbrojnego Ukrainie na wielu poziomach. Jest to pomoc w pełni słuszna i uzasadniona. Jeśli porównamy pomoc Polski do innych krajów, to jest ona większa nawet od pomocy amerykańskiej, gdy zrelatywizujemy to do wielkości PKB Stanów Zjednoczonych i Polski. Wielkość PKB Stanów Zjednoczonych jest 40 razy większa od naszego, więc w tej skali patrząc, to Polska jest krajem numer jeden na liście tych, które najbardziej angażują się w pomoc dla Ukrainy. I pomoc w sprzęcie wojskowym, i pomoc humanitarną, i pomoc poprzez otwarcie ludzkich serc i domów dla uchodźców, bo taki jest obowiązek chrześcijański. To jest piękna powinność, którą czynili w momencie próby nasi rodacy, Polacy. Ale ta pomoc musi odbywać też w granicach rozsądku i odpowiedzialności. Odpowiedzialności również za jakość i elementarne potrzeby życia Polaków, też polskich rolników. Nie może być bowiem tak, że firmy, czasami zagraniczne firmy, które funkcjonują na terenie Ukrainy, sprowadzają ogromne ilości zboża, które zalewa polski rynek, i polscy rolnicy mają przed sobą widmo bankructwa. Tego rodzaju sytuacja nie jest już pomocą, którą można w sposób racjonalny uzasadniać, nawet w tych warunkach, w których funkcjonujemy. A więc pomagajmy nadal Ukrainie wobec napaści, jaką dopuściła się Rosja w wymiarze humanitarnym. Pomagajmy Ukrainie w wymiarze dostarczenia sprzętu wojennego. Pomagajmy na agendzie międzynarodowej, mobilizując innych, by tą pomoc udzielali. Ale nie możemy tą pomoc rozszerzać, często podkreślam, na bogate firmy, czasami zagraniczne, które funkcjonują na terenie Ukrainy, sprowadzają tutaj do Polski swoje zboże, tak jak chciałaby tego Unia Europejska, zrzucając niejako na Polskę ciężar głównej pomocy również w tym obszarze. To jest egoizm ze strony Unii Europejskiej. Przypomnę, że akurat w okresie polityki wspólnej, w odróżnieniu od wymiaru sprawiedliwości, od sądownictwa, w tym zakresie są to kompetencje nie tyle już państw suwerennych, członkowskich Unii Europejskiej, ale właśnie Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o politykę ceł. I Komisja Europejska najlepsze chciała, by Polska brała na siebie główny ciężar przechowywania zbóż, które są masowo sprowadzane z Ukrainy. Łączy się to z perspektywą realnego zagrożenia nie tylko jakości życia, ale możliwości też bezpieczeństwa żywnościowego dla Polski i dla naszych polskich rolników. Na tego rodzaju egoizm Unii Europejskiej, którego przejawy widzieliśmy już, jeżeli chodzi o pomoc dla uchodźców, brak tej pomocy realnej dla uchodźców, często dla krajów, które, w tym Polski, najbardziej się tutaj angażowały, mieliśmy się o tym okazję przekonać już kilkakrotnie. Dlatego tym razem polski rząd winien działać w sposób bardzo konsekwentny i jak najszybciej złożyć stosowny wniosek w oparciu o prawo europejskie, które rzecz reguluje. Mianowicie przewiduje to artykuł 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 30 maja 2022 roku. Naszym podstawowym obowiązkiem jest chronić podstawowe prawa do egzystencji polskich rolników. Oni stanowią o polskim bezpieczeństwie żywieniowym. To są nasi rodacy, to są polscy obywatele. I nie możemy w tej sytuacji godzić, aby Unia Europejska poprzez swój egoizm znowu na Polskę i w tym sensie na polskich rolników ich kosztem chciała tą pomoc udzielać. Ta pomoc musi być rozłożona sprawiedliwie, uczciwie pomiędzy poszczególne państwa Unii Europejskiej, a nie zrzucana głównie na państwo polskie. Dlatego złożyłem ten wniosek. Dziękuję, panie ministrze. Pan minister Janusz Kowalski, bardzo proszę. Klauzula ochronna artykułu 4 z rozporządzenia liberalizującego handel Ukrainy z państwami Unii Europejskiej z 30 maja 2022 roku
zakłada, że w sytuacji, kiedy któreś z państw jest poszkodowany nadmiernym importem produktów, w tym przypadku produktów rolnych, zboża i rzepaku, Komisja Europejska może wszcząć tak zwane postępowanie wyjaśniające jako pierwszy formalny krok do ochrony interesów, w tym przypadku oczywiście polskich rolników. Niestety Komisja Europejska w tej sprawie jest bierna. Komisja Europejska nie zauważa szkody polskich rolników, nie zauważa kryzysu, który może doprowadzić do zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego Rzeczypospolitej, do bankructw tysięcy polskich rolników, producentów zbóż i rzepaku. W związku z tym inicjatywa pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro o tym, aby Rada Ministrów podjęła decyzję, aby Polska jako państwo członkowskie skorzystała formalnie z procedury klauzuli ochronnej, jest pierwszym krokiem do stworzenia takich mechanizmów w unijnej polityce handlowej, które będą chronić polskich rolników. Polska powinna być państwem tranzytowym. Zboże i rzepak oraz wszystkie inne produkty rolne przez terytorium Rzeczypospolitej powinny trafiać na inne rynki. Takie było zresztą zamierzenie, kiedy Unia Europejska rok temu podejmowała decyzję o liberalizacji handlu po ataku Rosji na Ukrainę. Niestety ta polityka handlowa Unii Europejskiej powoduje gigantyczne szkody dla polskich rolników, a brak reakcji Unii Europejskiej jest zatrważający. Tutaj inicjatywa, jeżeli chodzi o polski rząd, należy nie do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, co chcę jasno podkreślić, ale do Ministerstwa Odpowiedzialnego za Politykę Handlową Celną, czyli do ministra Waldemara Budy, ministra rozwoju i przedsiębiorczości. I ufam, że ten wniosek pana ministra Zbigniewa Ziobro będzie twardym sygnałem do walki o to, aby rozporządzenie liberalizujące, które dzisiaj Komisja Europejska, eurokraci chcą na tych samych zasadach przedłużyć o kolejny rok, zostanie zmienione w taki sposób, aby chronić interesy polskich rolników. Konieczne jest, szczególnie w tym rozporządzeniu liberalizującym, zmiana bardzo ważnego punktu i przywrócenie obowiązywania innego rozporządzenia, które zostało zawieszone rok temu, rozporządzenia przewozowego z roku 2015, po to, aby Komisja Europejska, właśnie z uwagi na trudną sytuację polskich rolników i to władztwo unijne w zakresie polityki handlowej, miała możliwość ustanowienia na przykład dla Polski i innych państw poszkodowanych nadmiernym importem z Ukrainy, ceł, czyli może być nałożona stawka celna na przykład na jedną tonę kukurydzy 94 euro, co chroniłoby polskich rolników, a taka stawka celna może być w Niemczech zerowa. Dzięki temu wzmocniona by była sytuacja polskich rolników, nie dochodziłoby do tego procederu, który dzisiaj w dużej części jest na polskim rynku realizowany przez zagraniczne koncerny sprowadzające ukraińskie zboże i kukurydzę. Ochrona polskiego rynku rolnego, polskiego rolnika jest naszym obowiązkiem w ramach wspólnej polityki handlowej. Jestem przekonany, że wszystkie organizacje rolnicze, związki zawodowe dokładnie tym samym tokiem rozumowania poprą wniosek pana ministra Zbigniewa Ziobro o zastosowanie unijnej klauzuli ochronnej dla polskich rolników. To jest pierwszy krok do tego, aby unormować w sposób systemowy sytuację na polskim rynku zbóż i rzepaku. Bo szanowni państwo, pozwolę sobie powiedzieć to jasno i twardo. Jeżeli rozporządzenie liberalizujące z zeszłego roku zostanie na tych samych warunkach przedłużone o jego obowiązywanie o następny rok, naprawdę w mojej ocenie grozi nam ogromna katastrofa na polskim rynku zbóż i rzepaku, ponieważ te mechanizmy muszą jednak uwzględniać sytuację Polski, inną sytuację Polski niż na przykład Niemiec, Francji, Włoch czy Hiszpanii. W związku z tym racjonalny wniosek o wzmocnienie pozycji Polski jako państwa tranzytowego z twardą ochroną interesów polskich rolników po to, żeby zapobiec kryzysowi, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe i po to, aby chronić rolników. Jestem przekonany, że
ten wniosek pana ministra Zbigniewa Ziobro dotyczący zastosowania klauzuli z artykułu 4 klauzuli ochronnej spotka się z ciepłym przyjęciem merytorycznym organizacji rolniczych, które zostały zaproszone przez pana wicepremiera Kowalczyka jutro na posiedzenie Okrągłego Stołu i mam nadzieję, że również spotka się z dobrym przyjęciem, szczególnie ze strony pana ministra Waldemara Budy, w którego kompetencjach jest właśnie walka o taki kształt rozporządzenia liberalizującego handel z Ukrainą, aby chronić polskich rolników. Dziękuję panie ministrze. Zapraszam państwa do zadawania pytań. Bardzo przypominam o zasadzie, pan jest na konferencjach w ministerstwie, jedno pytanie na redakcję, TVN24, bardzo proszę. Także ze